Siemanko moi widzowie, z tej strony Slamar, ja witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale na mapie Hofbergman. Na szczęście wyszedł patch do update'u gry 1.4 i można bezproblemowo sobie grać, mimo tam kilku błędów konsoli, które na samym początku przy wczytywaniu mapy coś troszkę przydają, ale jak już się mapa w całości wczyta, to nie ma najmniejszego problemu z rozgrywką. Jak widzicie, pole 5 i pole 8, które posiadam, prawie się tam chyba zderzyli, widzę. No, prawie się zderzyli, trąbią po mnie, nie wiem dlaczego. Przecież ja nawracam na pasie zieleni. Właściwie nie ja, tylko pracownik. No, oba pola są do przeorania, no jak to jest zazwyczaj na samym początku rozgrywki. Ja z tymi polami jeszcze nic oprócz skoszenia nie robiłem. No i ten pracownik sobie tutaj ładnie orze. My natomiast w tym momencie zajmiemy się misją na polu numer 12, to jest dokładnie to pole. Jest to połączona 11, 12, 13, 14 z mapy Felsbrunn. Bodajże takie samo pole zrobił Anton u siebie na serii. My musimy na tym polu zasiać za 50 około tysięcy, no minus tam koszty nasion, pszenicę. Ciekawe ile mi tu zajmie te sianie 18 hektarów. Udamy się teraz szybciutko do sklepu po zakup nasion, znaczy właściwie zakup. Zakupimy sobie nasiona, napełnimy siewnik i skoczymy sobie do sklepu. Dobra, dotarliśmy do sklepu. Nie mam pojęcia ile tutaj wchodzi w ogóle nawet nasion, więc pozwolę sobie to sprawdzić. W sumie w garażu najprościej będzie to sprawdzić, gdzie są siewniki. 2800, czyli kupimy jednego dużego big bagu, tak na big baga. Tak, z update'u też się trochę pozmieniało. Chicken fucked. Nie. Ja chcę po prostu nasiona. Zwykłe nasiona, 2 tony. Kupuję jednego big baga, kupuję drugiego big baga. Ok, podjeżdżam i napełniamy. Chociaż mógłbym to w sumie ładnie tak. Jak to będzie wyglądać ten zbiorniczek? Tak to będzie wyglądać. Pozwolę sobie dla urozmaicenia rozgrywki, jak się chodzi, nie mam nigdzie przypisanego oprócz pada jeżdżenia, nie jeżdżenia, chodzenia postacią. A szkoda, bo byłoby fajnie. Czy ja to ze środka jestem w ogóle w stanie zrobić? Chyba nie. A może się uda, spróbujemy. Nigdy nie jeździłem jeszcze ze środka żadnym turem, bo po prostu nie potrafię tego robić. Dobra. Aha, to ten generalnie mamy za niską maszynę. Zobaczcie tylko jak to wygląda. Samo podjechanie było spoko, ale i tak to muszę zrobić tradycyjną metodą. No niestety nie przewidziałem tego w ogóle. Jak to będzie wyglądać, czy ładnie, czy nie, nie wiem. Ale no sporo tego tu wchodzi jednak. Aha, i już wzięliśmy w ogóle nie tego big baga co trzeba. Ładnie. No to ta maszyna sobie tu będzie stała. Nie opuść, tylko zamknij pokrywę. I teraz którędy tutaj będzie najprościej dojechać na te pole 12? Chyba tak jak przyjechaliśmy po prostu i tu zeskoczymy prosto. Dobra, to trasę mamy obadaną i jazda na pole. W sumie mogłem jeszcze wziąć tego tura do traktora. Tym sobie po prostu... tutaj jedziemy. Mogłem sobie po prostu wziąć tura i wziąć ze sobą big baga i na widły i pojechać na pole i go tam gdzieś postawić. Nie musiałbym jeździć dwa razy. Strasznie przycina ta gra. Nie podoba mi się to okropnie. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale gdzieś po prostu jest jakiś błąd na mapie, który to generuje. No, mapa została na szybko tak naprawdę przekonwertowana. Wyszedł patch do gry. Za 3 dni chyba się pojawiła mapa i ja tu miałem w ogóle jechać gdzieś. O właśnie, tu jest gdzieś droga, tylko tutaj chyba nie było przejazdu, a ja sobie przejechałem. Czy tam wcześniej był wjazd? Nie wiem, już teraz przeoczyłem po prostu. No i my dojeżdżamy. Czy tam coś jest w ogóle zasiane? Te pole miało być puste. A nie, to jest 13. Przepraszam bardzo. To jest 13, więc to nie jest to, czego oczekuję. Tu sobie tak pozwolę zeciąć trochę. I... Jezu. Halo. Przecież on jest za tobą, a nie przed tobą. On se tam spokojnie ora przecież. No, dobra, gazu, bo nie ma czasu. Jeszcze jest tyle rzeczy do zrobienia, a ja już 5 minut mam ponad nagrane. A chciałbym się w kwadransie zmieścić.
odcinka. Tu jest wjazd na pole. My sobie tutaj podjeżdżamy ładnie. Ok. Teraz tak. Generujemy sobie kurs. Wybieramy zasiewy. Dajmy prosto koła, bo mi się to buguje. Generujemy sobie kurs, tak. Na obecnym polu. Lokalizacja nieważna. Na około 3 uwrocia. I co? Na początku jednak chciałbym rzędy, żeby zrobił. Potem uwrocia na końcu, jak już będzie. No i wygeneruj. Czy to ma tylko 3 metry? Nie. Tak, to ma tylko 3 metry. O cholera. To będzie to trochę trwało. Przylagowało trochę gierkę. Ale od razu widzę, że no kiczowato to zrobił. Okej, dobra, kurs się udało wygenerować. Długo to zajęło, nie powiem. I zaczął od kiczowej strony u góry. No ale ja generalnie tak, no nie mam nic do tego. Ale to ja tak z 30 dobra sekund czekałem, aż komputer się odetnie. On się tak chłopak zamyślił przy tym liczeniu pola, że no powiem wam, dziwne naprawdę. Ale to może przez to, że ta mapa jest też pobugowana. No nie wiem, nieważne. W każdym bądź razie my tu siejemy pszenicę. A na moich polach, po zaoraniu ich, będziemy siali sobie na piątce owies, a na ósemce soję do żniwowania. Czy jak on będzie zaczynał? Z prawej do lewej, czy z lewej do prawej? Bo nie widzę, z lewej do prawej, dobra. No i co, rozpocznijmy od pierwszego punktu trasy. Ja już go tu puszczę, on sobie powinien dać radę. No tym 3-metrowym mu to zajmie z 12585 punktów. Nie wiem, ile to nawet będzie. No nieważne. On to będzie robił, ja sobie tam pozostawię komputer w tle gdzieś tam kiedyś. Jak będzie końcówka misji, to dam wam znać. Na Facebooku albo na gdzieś, no na fanpage'u najprościej będzie. Wrzucę wam tam informacje ze screenshotem z misji, żeby nie było. W sumie z reszty też mogłem tak robić. Ej, w ogóle tu mamy słupy na środku, a ja je olałem. Oj, bardzo niedobrze, musimy jeszcze raz zgenerować kurs. O, udało się wygenerować, super. Tym razem zajął minimalnie dłużej. Halo? Boże, co tu się stanęło w ogóle? On stąd po... Ej, tak jeszcze nigdy nie miałem. Bardzo ciekawie się wygenerował kurs, bo nie ma on ciągłości w polu, tylko zaczyna z połowy i jakoś tak komicznie strasznie. Pierwszy raz tak mam wygenerowany kurs. Zobaczymy, co się stanie. Ja sobie to będę bacznie obserwował. Tylko zastanawiam się, gdzie jest pierwszy punkt trasy. Na jednej albo na drugiej. Na drugiej krawędzi pola. Okej. Tak, tutaj jest początek. Bo widzę już punkty początkowe. I w sumie fajnie, bo nie będzie wchodził na drogę. Całkiem przyzwoicie to wyszło. Tylko mogło być więcej tych uwroci, tak teraz patrzę. Ale nie powinno być raczej większych problemów z tym. Dobra, on sobie tu sieje. My natomiast bierzemy się za resztę rzeczy zaplanowanych na dzisiaj. Mianowicie teleportujemy się do odpowiedniego traktora, który znajduje się na gospodarstwie. Może być ten. I jedziemy po naszą słomę, którą... Dobrze, że przyczepiłem przyczepę. Po naszą słomę, z której będziemy robili kompost. Na przeznaczonych do tego silosach. O, tak to się nazywa chyba. I źle pojechałem. Oj, w ogóle to jest nowa maszynka do paletowania czegoś, nasion bodajże i nasion i ziemniaczków, znaczy big bagi. Nie paletowania, tylko robi się z tego big bagi. Powiem wam, że kręciłem się troszkę jak beton w betoniarce, bo nie wiedziałem, gdzie jest rura do wysypywania słomy, a ona jest po prostu tutaj. Tylko czemu się tutaj na dzień dobry włącza animacja? O, dobra, działa. Włącza się od razu rozładunek, nie wiedziałem o tym. No to trzeba uważać tutaj następnym razem, jak tu będę jechał w ogóle. Ale widzę też, że pominąłem jedną rzecz, tak całkowicie, która jest na gospodarstwie. I zrobimy to w międzyczasie, kiedy tamta przyczepa się napełnia tą słomą.
Mianowicie stoi sobie znowu tutaj ta przyczepka. Nie pamiętam nawet jej nazwy, ale z osią skrętną w każdym razie ją zawsze nazywam. I ona ma w sobie zboże, które mi zostało jeszcze żnić. O, forsznik, to jest właśnie, to jest forsznik HW80, który trzeba rozładować, no bo te 11% jakby nie patrzeć jest. Tutaj w krzakach kiedyś coś chowałem, już nie pamiętam co. Pewnie już tego nie ma, ale to nie szkodzi. Samochodu też nie widzę. Ciekawe, gdzie go porzuciłem. A, wiem gdzie jest. Samochód przecież stoi z maszynką do masła, właśnie. My sobie tu odsypiemy to zboże do silosów. O, widać tam w oddali traktor pracuje. Ogólnie w mapie tak mam wrażenie, że jest wszędzie blisko. Mapka jest bardzo mała i to jest, to się chwali, że tyle rzeczy się dało zmieścić na tak małym obszarze. Chociaż jest troszkę za mała, aż bym powiedział. Może dlatego, że jeszcze nie jeżdżę w te zakamarki tam najbardziej oddalone. Tylko ja to tak naprawdę kursuję z centrum mapy do na zachód i tyle. A w resztę miejsc się nie udaje, no bo nie ma po co na razie. Ale na wszystko przyjdzie pora. To sobie wjedźmy na gospodarstwo. Troszkę śmiesznie teraz to zrobiłem, ale wyszło. Całkowicie przypadkiem wyszło. Dobra, to mamy ogarnięte. To w sumie super, bo chciałem to zrobić jeszcze. Teraz natomiast... Dobra, tu się ładnie załadowała przyczepka. Jedziemy z nią na miejsce do tego przeznaczone. W sumie byliśmy tam dosłownie przed chwilą. Nie mam jeszcze pojęcia, jak to działa. Widziałem tylko miniaturkę u Antona, ale nie chciałem tego oglądać, bo chciałem to tak jakby samemu przetestować, zobaczyć jak to działa. Pewnie zrobię 1000 błędów przy tym, chociaż nie wiem, czy przy tym się można pomylić. Jedyne, czego się domyślam, że działa to tak jak kiszonka. Trzeba to przykryć do fermentacji. I przypuszczam, że to jest tutaj, w tym miejscu, jak sobie tak biegałem po mapie. I widziałem na miniaturce, że to było właśnie w tym miejscu. Przynajmniej tak to wyglądało, a jak jest faktycznie, to się zaraz dowiemy. Biomasa. A niby się rozładowywuje, ma inną teksturę. Taką, no taką inną po prostu. Ciekawe ile tego w ogóle tutaj wejdzie. Dobra. Ja sobie tu teraz przywiozę kilka przyczep, a wy to zobaczycie sobie ładnie w timelapsie.
międzyczasie wywożenia naszej słomy jest jej sporo, naprawdę. Nie sądziłem, że aż tyle litrów tego jest. Już tam ostatnia przyczepa dosłownie czeka na wywóz. Właśnie, no w międzyczasie wywożenia tego całego, no mój pracownik zakończył orkę pola 5 i zauważyłem tam też małe takie, no, niedopracowanie w postaci tego, że nie mogłem zaorać tam fragmentu zboża, które sobie rosło na trawie. To taki mały bug, mały szczególik, a jednak troszkę mnie sfrustrował mimo wszystko. No, no to teleportujmy się do tej ostatniej przyczepy, w której jest 4000 litrów słomy. Wywieziemy sobie ją na pryzmę i tak de facto, no, będziemy już kończyć. Pozwolę sobie, no, zasieć nasze pola poza wizją. No będzie po prostu łatwiej, uproszczę wam troszkę czas i w następnym odcinku będą opryski. Ale się tych autów, kurde, nazbierało znowu. No, w następnym odcinku będą opryski przeciw chwastom i możliwe, że nie, nawóz zrobię sypki tuż po zasianiu i będziemy mieli po dwukrotne nawiezienie. No i to w sumie będzie już pomału tyle z tego odcinka. Jeszcze tu widzę, muszę łyżką przyjechać pozbierać to, co się rozsypało. Nie wiem, jest taki dziwny bóg, że jak zaczynam wysypywać, to nie zawsze mi przyczepa przestanie wysypywać w pryzmie, tylko muszę wyjechać poza pryzmę, żeby ona resztkę słomy wysypała na ziemię. O, widzicie, tak jak teraz się dokładnie to samo stało. Ja wyjadę i zrobi się taka dodatkowa kubka ze słomą. No i tak sobie to działa. No dobra, to ja bardzo serdecznie dziękuję wam za uwagę. Oczywiście komuś się odcineczek spodobał, może zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami na kanale, dzwoneczek, co by go żadne live'a, filmy, premiery na kanale nie omijały. No i co, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się do kolejnego odcinka, pa pa!